Cześć kochani, witam Was serdecznie w Niamiamowej Kuchni. Zapraszam na takie przepyszne, soczyste pulpeciki w orientalnym sosie. Sos jest gęsty, ma bogaty aromat azjatyckich przypraw, a pulpeciki są soczyste. Doskonałe, łatwe i szybkie danie do zrobienia o każdej porze roku, w każdy dzień na obiad. Pozwolicie, że spróbuję, czy naprawdę są takie, jakie mówię. Są lepsze. Łatwo się je robi i naprawdę są przepyszne. Papryczkę chili pokrój na małe kawałki. Ząbki czosnku i imbir drobno posiekaj. W woku lub dużym rondlu rozgrzej olej, dodaj czosnek, imbir i papryczkę chili. Smaż na dużym ogniu przez minutę, cały czas mieszając. Dodaj warzywa hortek z przyprawą orientalną oraz sos sojowy. Bardzo fajny zestaw. Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną. Można z nimi zrobić bardzo fajne pulpeciki oraz inne bardzo przyjemne dania w stylu azjatyckim. Bardzo fajny zestaw warzyw. Groszek cukrowy, kiełki fasoli mung, papryka, groch zielony i pory. I świetna mieszanka przypraw, która zawiera czosnek, chili, cynamon i goździki. Kanon pięciu smaków. Moim zdaniem warto mieć w swojej kuchni raz na jakiś czas przyrządzić pyszne azjatyckie danie. Takie właśnie jak tutaj zaraz będziemy robić. Smaż na sporym ogniu cały czas mieszając, aż warzywa będą miękkie. Bulion wymieszaj z mąką ziemniaczaną. Wlej bulion z mąką do warzyw, doprowadź do wrzenia, gotuj przez 2-3 minuty, aż sos zgęstnieje. Odstaw na bok. Obraną cebulę pokrój na bardzo drobną kostkę. Usmaż na małym ogniu na łyżce oleju, aż się zeszkli. Do mielonego mięsa dodaj jajko, podsmażoną cebulę i natkę. Dopraw cukrem, solą i pieprzem. Wyrób na jednolitą masę. Rękoma zwilżonymi zimną wodą formuj pulpeciki wielkości orzecha włoskiego. Pulpeciki smaż na oleju na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą rumiane. Przekładaj je na papierowy ręcznik, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Następnie włóż je do sosu. Gotuj na średnim ogniu przez 3-4 minuty. Pulpeciki podawaj udekorowane kiełkami i dymką. Smakują najlepiej oczywiście z ryżem gotowanym na sypko. Życzę smacznego. Grześ z mniamniam.pl.